Myślę, że dzisiaj tak naprawdę mamy drugą porażkę w sezonie zasadniczym, trzecią taką z rzędu, ale myślę, że dzisiejszy mecz wyglądał inaczej. Dzisiaj wyszliśmy już trochę w naszym stylu agresywną obroną, gdzieś więcej, dużo więcej biegaliśmy i chociaż przegrywamy kolejny mecz, to widzę, jest to ten promyk nadziei, że nasza gra pójdzie w dobrym kierunku. Ciężko nam stwierdzić, co mecz analizujemy. Widzimy nasze błędy, gdzieś tam myślę, że to też może być mały dołek fizyczny. Fizyczny po prostu, że jesteśmy trochę nasza forma spadła w dół i jesteśmy wolniejsi. Mam nadzieję, że teraz mamy dłuższą przerwę, odpoczniemy, pójdziemy w mocny trening i się odbudujemy. Właśnie fragmenty gry są dobre, szczególnie w tej trzeciej kwarcie, które ostatnio w zasadzie wszystkie trzy kwarty wam wyszły w tych trzech meczach dotychczasowych trzech. To może wynikać, to czysty przypadek, czy po prostu gdzieś, nie wiem, po przerwie ta mobilizacja u was wzrasta? Myślę, że my jesteśmy zmobilizowani. To po prostu tak wynika, że w trzeciej kwarcie może mamy tą lekką świeżość i wtedy dajemy ten wyższy bieg i później gdzieś tam siły nam spadają. Ciężko naprawdę stwierdzić, bo dwa poprzednie mecze wyglądały po prostu słabo. Trzeba przyznać, że graliśmy słabo i nie chodzi tutaj o jakieś skuteczność z otwartych rzutów, tylko po prostu my nie kreowaliśmy tych rzutów. Dzisiaj już było trochę inaczej moim zdaniem, bo mieliśmy problem właśnie w drugą stronę ze skutecznością, a kreowaliśmy już te rzuty. Już graliśmy, można powiedzieć, tą koszykówkę, a nie coś podobnego do koszykówki. Ty możesz chyba być zadowolony ze swojej indywidualnej gry. Wiadomo, rozlicza się zespół z wyników, ale ten początek sezonu chyba dużo lepszy niż ostatni. Myślę, że lepsze, ale dalej myślę, że mogę poprawić swoją grę, mogę grać lepiej i na lepszej skuteczności, także na pewno wymagam od siebie jeszcze więcej. Przed nami teraz dwa mecze wyjazdowe, coś trzeba spróbować ugrać, bo ten początek, żeby nie był jakiś taki naprawdę z koszmarów. Dokładnie, no jednak pamiętajmy, że to jest nadal początek. Ja myślę, że ważniejsze niż wynik jest styl naszej gry. Jeśli my zaczniemy grać dobrze w obronie i w ataku i do tego włączymy ten nasz styl biegający, to możemy być dobrym zespołem, który będzie wygrywał mecze. A pojedynczy mecz wygrany dalej nie będzie o niczym świadczył, jednak chodzi o to, żeby zbudować ten nasz styl i grać dobrą koszykówkę. Czyli na bazie tych fragmentów dobrych, które do tej pory graliście, próbujecie dalej coś z tym zespołem tworzyć, tak? Dokładnie, no mówię, no, też mieliśmy jakieś drobne problemy przedsezonowe, jeszcze trochę tego zgrania nie ma. Musimy to zbudować, musimy zbudować ten zespół. Teraz mamy 10 dni przerwy, żeby skupić się na tym, żeby poprawić naszą grę. Na pewno będzie lepiej.